Cześć, witajcie. Ja jestem oczywiście PadData, to jest następny odcinek na temat profilu Steam. Dzisiaj zajmiemy się dosyć ciekawą funkcją, o której mało kto wie. A dokładnie pokażę wam, jak ustawić własne grafiki w naszej bibliotece Steam do naszych gier. Jak widzicie, normalnie gdybyście odpalili te gry, tutaj byłyby całkowicie inne grafiki. Te zostały już ustawione przeze mnie. Ale zanim zaczniemy, oczywiście chciałbym zaproponować wam, żebyście zasubskrybowali mój kanał. Zbliżam się w końcu do 1000 subskrypcji i bardzo mi zależy na tym, żeby wbić ten próg jak najszybciej, więc zapraszam. Dobra, zanim zaczniemy, w jaki to sposób działa? Odpalę przykładowo jakąś grę i jak klikniemy na baner tej gry, klikniemy prawym przyciskiem, macie, wyskakuje wam okienko, czyli ustaw niestandardowe tło, ustaw niestandardowe logo i dostosuj pozycję loga. I tak właściwie w skrócie to tyle. Jesteście w stanie sobie wybrać jakąkolwiek chcecie grafikę. Nie wiem, niech będzie ta. I ona będzie tutaj ustawiona, tak. I w sumie tutaj mógłbym skończyć, ale z drugiej strony pokażę wam jeszcze inną rzecz. W opisie macie link do stronki, która nazywa się Steam Grid. I na tej stronce jesteś w stanie ustawić jakieś fajne, już przygotowane tła na konkretne gry. Przykładowo wpiszmy sobie Hunt Showdown. To jest właśnie ta gra, którą pokazywałem. I tutaj, jak widzicie, już mam przygotowane asety, które jesteśmy w stanie pobrać i ustawić. Posiadamy tutaj grids, czyli jak wejdziecie na stronę główną swoich, to są te małe obrazki. Posiadamy również Heroes, czyli ten banner długi, jak wejdziecie na do samej gry, tutaj. No i oczywiście logo, czyli logo samej gry. I jak już widzicie, jak już macie tutaj przygotowane, po prostu klikacie download, przekierowuje was na jakąś stronkę i jesteście w stanie sobie zapisać ten obrazek. Jak wejdziecie w grids na przykład, ja bym sobie ustawił ten animowany. A niech będzie ten. Download. I pobieramy go. Jak zauważycie, to są gify, które są zapisywane w PNG. Dosyć dziwne, ale ciekawe. Przedtem się z tym nie spotykałem. Klikamy. Wyczyść niestandardowe logo. Ustaw niestandardowe tło. Wybieramy nasze tło. Klikamy OK. Jak widzimy, nasze tło zostało ustawione. Przejdźmy jeszcze do strony głównej. Tutaj klikamy prawy przycisk zarządzaj, ustaw niestandardową grafikę. Wybieramy tą grafikę i proszę bardzo. Tak jesteśmy w stanie dostosować wszystkie nasze gry i zrobić taki ciekawy profil. No i w sumie to by było tyle. Krótki odcinek, więc dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i pa pa.